Miesiąc temu doczekaliśmy się premiery najnowszych urządzeń serii Surface. Było trochę nowości, bo Microsoft pokazał, że może zawojować jeszcze na rynku smartfonów, ale pokazał również, że nie poddaje się wyścigu tabletowym i zaprezentował Surface Pro X. Innym urządzeniem, jakie pojawiło się na tym wydarzeniu, był Surface Pro 7. Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się troszeczkę więcej niż tylko lekko odświeżonej wersji z poprzedniego roku, no ale czym tak naprawdę jest to urządzenie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Bardzo szybko chciałem pochylić się nad kwestią wyglądu. Nie dlatego, że urządzenie jest brzydkie, bo z całą pewnością nie jest. Wygląd nie zmienił się praktycznie wcale i może nie jest to czymś złym, bo tak jak już wcześniej podkreślałem w innych filmach, cała linia Surface do mnie przemawia, ale po zobaczeniu wersji Pro X czuję delikatny niedosyt. Fajnie, gdyby cokolwiek uległo zmianie, na przykład ramki mogłyby być mniejsze. W tabletach innych producentów obserwujemy naprawdę minimalne czarne paski i wcale nie wpływa to na komfort trzymania tabletu. Więc tutaj też bym tego oczekiwał. Ale okej, tak jak mówiłem, wygląd i wykonanie jest naprawdę bardzo dobre, więc może faktycznie nie ma sensu zmieniać czegoś, co działa. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy też tak uważacie. Mamy tutaj oczywiście wyświetlacz PixelSense o przekątnej 12,3 cala. Rozdzielczość to 2736 na 1824 piksele, a zagęszczenie to 267 punktów na cal. Jak zwykle w urządzeniach Surface, proporcja ekranu to 3:2 i mi to bardzo odpowiada. Ale jeśli chodzi o praktyczną stronę tego wyświetlacza, to tutaj nie mam wielu zastrzeżeń, bo obraz jest genialny. Obróbka zdjęć na nim to czysta przyjemność. Kolory są świetnie odwzorowane, a przy tym wszystko jest bardzo ostre i praktycznie nie sposób dostrzec pojedynczych pikseli. Ale co dla mnie najważniejsze, to bardzo wysoka jasność tego ekranu, dzięki czemu dostosowanie jej do praktycznie każdych warunków oświetleniowych nie było dla mnie problemem. Niestety coś, z czym Microsoft nie potrafi sobie dalej poradzić, to backlight bleeding. Wyświetlona czerń ciągle nie jest w pełni czarna, a na krawędziach widać jasne pola. Jest na pewno dużo lepiej niż w poprzednich generacjach, ale nadal można to zauważyć. Pod powierzchnią ekranu znajdziemy głośniki stereo, które zostały zgrabnie wkomponowane w cały przód urządzenia. Grają bardzo dobrze i jak na tablet. Ja nawet nie inwestowałbym w żadne głośniki zewnętrzne, bo w zupełności te wbudowane wystarczały mi do oglądania Netflixa czy słuchania muzyki z internetu. Dla bardziej wymagających polecam zakup dobrych słuchawek i tutaj małe zaskoczenie, bo ciągle obecny jest port mini jack. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z niego korzysta, ale póki co nie zniknął. Ja osobiście nie używałem go zbyt często, więc równie dobrze mogłoby go nie być wcale. Jeśli mówimy już o portach, to tutaj mamy ogromną zmianę w porównaniu do poprzednich wersji. W końcu znajdziemy w tym urządzeniu złącze USB typu C. Znalazło się ono w miejscu złącza Mini DisplayPort, z którego nigdy nie korzystałem w poprzednich modelach. Obecny port USB-C na pewno zwiększy możliwości tego komputera, chociażby dzięki możliwości ładowania przez to wejście. To duży plus, ale nie jest tak kolorowo, bo aby tego dokonać, trzeba będzie zaopatrzyć się w odpowiednią ładowarkę. Niestety ja takowej nie posiadam, a te od telefonu były za słabe. Przy użyciu tego portu będziemy również mogli podłączyć zewnętrzny monitor i to również duża zaleta. Idąc dalej, podstawka, która sprawia, że ten tablet nie jest tylko tabletem, to zdecydowanie jedna z mocniejszych stron tego urządzenia. Dostosowanie jej do odpowiedniego kąta i praca w trybie studio nie sprawiały mi żadnego problemu. Niestety pisanie po ekranie w takim ustawieniu czasami powoduje obniżenie pozycji całego tabletu, ale dzieje się to na tyle rzadko, że tutaj tego bym się bardzo nie czepiał. Ciągle obecny jest również port na karty microSD. I to kolejna dobra cecha. Zdecydowanie taniej jest kupić taką kartę, niż wydać kilkaset złotych na wersję tego komputera z większą pojemnością dysku. Co się natomiast jeszcze zmieniło, to funkcja, dzięki której tablet wybudza się dosłownie w ułamku sekundy. To jest akurat ogromny plus i szczerze powiem wam, że w mojej Pro 4 czegoś takiego bardzo brakuje. Niby było to tylko kilka sekund, ale mimo wszystko teraz jest to wynik, którego oczekujemy od telefonu. Praktycznie od razu po otwarciu klawiatury, Surface jest gotowy do pracy. Na dłuższą metę jest to coś, czego może brakować użytkownikom poprzednich generacji. Kolejna zmiana to nowe kolory akcesoriów. Teraz mamy dostępne dwie nowe barwy, a konkretnie lodowo-niebieski i czerwony mak. Mój model oczywiście to ten drugi kolor i muszę przyznać, że wygląda to całkiem ładnie. Czerwień może jest trochę bardziej damska, ale czarne wstawki nadają tej klawiaturze bardzo ciekawego stylu. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, to nie zmieniło się w niej nic. Dalej jest świetna i dalej jest moją ulubioną klawiaturą. Pisanie na niej to po prostu czysta przyjemność. Ale ciągle sprzedawana jest osobno i wcale nie jest tania, więc to zdecydowanie można uznać za wadę. Podobnie jest z rysikiem, w którym zmienił się tylko kolor. Parametry pozostają bez zmian, dalej 4096 punktów nacisku, rozpoznaje siłę i kąt, pod jakim jest trzymany i to ogromna zaleta dla ludzi, którzy potrafią wykorzystać potencjał tego urządzenia. Dla mnie, przeciętnego studenta, który czasem wykonuje ręczne notatki, czy rysuje kilka wykresów i wzorów chemicznych, jest to po prostu genialny rysik.
który w pełni może zastąpić zwykły długopis. Tutaj miałbym jeszcze jedno zastrzeżenie, bo podczas powolnego przeciągania rysikiem po ekranie nie narysujemy prostej linii. Niestety wyjdzie ona falowana i zupełnie nie wiem, czym może to być spowodowane, ale dokładnie to samo działo się w poprzednich modelach. Bateria na pewno jest tutaj mocną stroną i faktycznie na jednym ładowaniu byłem w stanie przetrwać cały dzień na uczelni bez najmniejszych problemów. Podobnie było z dłuższymi seansami filmowymi. Wynik około 8 godzin był do osiągnięcia, a producent twierdzi, że sprzęt może wytrzymać nawet ponad 10 godzin na jednym ładowaniu. A teraz trochę więcej na temat samego działania, bo w modelu Pro 7 znajdziemy aż 10. generację procesora od Intela oraz w zależności od potrzeb 4, 8 lub nawet 16 GB pamięci RAM. Moja konfiguracja to Intel Core i5 z 8 GB RAMu, ale jak już wspominałem wcześniej, obróbka zdjęć w Photoshopie nie sprawiała mu większych problemów. Pewne kłopoty pojawiły się podczas próby montażu filmów w Adobe Premiere Pro. Nie jest to na pewno maszyna do tego stworzona, ale sam fakt tego, że da się to robić, jest dla mnie jak najbardziej ok. Pełny Windows to coś, czego brakuje każdemu tabletowi na Androidzie czy iOSie. Co prawda istnieją aplikacje mobilne, ale nie dają wszystkich opcji, jakie można zobaczyć właśnie w Windowsie. Dlatego, pomimo że tablety innych firm są mniejsze, lżejsze i często tańsze, to i tak nie dorównują temu komputerowi pod kątem funkcjonalności. Przynajmniej, jeżeli chodzi o moje potrzeby. Jest jeszcze jedno urządzenie, które przydałoby się użytkownikowi tego laptopa. Surface Arc Mouse. O ile nie jest to niezbędna rzecz, to przekonałem się, że ułatwia pracę. Niewielka myszka bezprzewodowa, która łączy się z tabletem poprzez Bluetooth. Nie posiada kółka do przewijania, ale w jego miejscu znalazł się dotykowy panel, który umożliwia scrollowanie. Według mnie klik jest delikatnie za głośny, ale to tylko taki drobiazg. Co przekonało mnie do tego urządzenia, to jego ciekawa zdolność. Rostowanie i zginanie. Dzięki temu myszkę bardzo łatwo zmieścimy praktycznie w każdej torbie na laptopa. Oczywiście nie traktowałbym jej jako odpowiednie narzędzie do gier, ani nawet do wykonywania precyzyjnych pociągnięć w Photoshopie, bo nie jest zbyt stabilna. Ale jako substytut touchpada spisuje się genialnie. Niestety tania nie jest, bo kosztuje niecałe 400 zł, ale może komuś spodoba się tak jak mi. Jakie są moje ogólne wrażenia po użytkowaniu tego komputera? Troszeczkę mieszane. Z jednej strony nie miałem problemu z przesiadką z Pro 4, bo praktycznie wszystko pozostało bez zmian. A z drugiej, te małe szczególiki takie jak szybkie wybudzanie czy po prostu mocna bateria sprawiły, że mogłem na nim polegać. Tutaj naprawdę wszystko jest dopracowane, bo ulepszanie tego modelu trwa już kilka lat. Ale czy te wszystkie nowości sprawiają, że wymieniłbym moją 3-letnią maszynę na nową? Niestety ciągle nie. Tutaj bardziej zastanowiłbym się nad opcją Surface Pro X. Ale to już temat na inny odcinek. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym komputerze w komentarzach pod tym filmem. Kliknijcie subskrypcję po więcej filmów takich jak ten, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!